zespołu oczywiście odbierze płytę platynową za sprzedaż ponad 50 tysięcy aż płyty, czyli to jest prawie podwójna platyna. Sebastian. Poproszę Rafała Podleckiego z kajaku. To jest fajne, że cała ta historia trafiła na nas, to znaczy duża popularność i bardzo duża ilość koncertów. Jako na ludzi będących już w pewnym wieku, mających doświadczenia życiowe różne i to jest też gwarancją, że nam się tam nic złego w głowę nie stanie, to znaczy nie uderzy nam sodówka czy coś takiego. Generalnie na pewno jest tak z zespołem Zakopar, że to trochę przypomina receptę na dobry film Hitchcocka, że najpierw jest trzęsienie ziemi, a później napięcie rośnie. Zespół istnieje od 6 lat. To jest taka stała wznosząca i ona dosyć łagodnie przebiegała. Dopiero teraz tak naprawdę jesteśmy, no tak powiedzmy, no, na gdzieś popularni bardziej. Myślę, że powoli się rozkręcamy. No, więc ja w zespole jestem, że tak mniej więcej od kwietnia. Czuję, że mam tutaj sporo miejsca dla siebie. Oprócz tego, to co jakby jest ustalone i trzeba grać, to są momenty takie, że mogę trochę dać kawałka siebie. No, wydaje mi się, że ekipa jest super zgrana. Granie jakby jest podstawową rzeczą, która nas skupia tutaj. Muzykowanie na scenie, granie z chłopakami. Wiesz, to jak komunikacja. Porozumiewamy się w ten sposób. I wychodzi tak, jak wychodzi. Tak naprawdę wszystko się zmieniło. Ja inaczej śpiewałem, inaczej grałem. Nie byłem świadomy sceny za bardzo. To się nabywa z czasem. Wychodzisz na scenę i wiesz, w którą stronę koncert zmierza. Czasem wystarczy podskok, okrzyk, cokolwiek i już nagle zaczynają się dziać zupełnie nieprzewidziane rzeczy, ale ja do tego dopiero doszedłem. Nabyłem to z czasem, taką wiedzę. No. Jak wychodzę na scenę w tej chwili, potrafię już wyczuć publiczność mniej więcej. W 80% trafiam. Niesamowite jest to, że jakby zbieramy taką swoją publiczność na koncertach. To jest coś niesamowitego, że wszyscy śpiewają piosenki, znają teksty i no, sale są wypełnione po brzegi po prostu. Lubię obserwować twarze na koncertach. Jak widzę na koncertach reakcje, to mam autentyczne ciary. Mam gęsią skórkę, są momenty, że jestem autentycznie wzruszony. Te reakcje są niesamowite i to jest piękne, to jest inspirujące. No ale jak każdy sukces ma swoją drugą stronę. No i tą drugą stroną jest właśnie to, że jesteśmy cały czas jakby poza domem. Ach, ty zawoła Bóg, to oddam te rzeczy i pójdę boso. Pójdę boso. Chciałbym, żeby to wyszło, że dramatyzuję, że jesteśmy poza domem. Ja lubię być w trasie. Po koncercie zawsze mam takie wrażenie, jakbym był w jakimś amoku. Czuję się, jakbym był pijany po prostu od emocji, od jakiegoś takiego fajnego szału. Pójdę boso! Gramy w fajnych miejscach, gramy po klubach,
i ludzie kupują bilety, chcą, wiesz, spotkać się z nami na żywo, to jest super. Naprawdę dobrze z tym, co się dzieje z zespołem, z tym, że właśnie podróżujemy, że gramy, że jest zadyma, że jest zamieszanie, że się zmieniają hotele miasta, że się w końcu już potem człowiek zastanawia, jak wychodzi na scenę, czy jest w Łodzi, czy w Kaliszu. To też jest fajne. Dla mnie to jest na przykład wielka sprawa, się podziała, że akurat w moim wieku coś takiego mnie spotkało, że mogę po prostu aż tak dzięki młodszym kolegom gdzieś właśnie być w takich miejscach, zabić, pokazać się ludziom światu. Moja pasja stała się moim sposobem na życie. To jest super. Co dalej? Słońce, plaża. Nie wiem, dokąd to zmierza. Żyję chwilą, tą, która jest teraz. A co się dalej wydarzy, to jest... Sam jestem ciekawy.